Drodzy słuchacze Radia z Nadwili, a także drodzy bracia i siostry, w drodze naszej wiary chrześcijańskiej, dzisiaj mamy taki szczególny dzień, ponieważ jest to ostatni dzień naszego wspólnego roku, naszej wspólnej drogi życia, po której szliśmy, mieliśmy różne przeżycia i różne doświadczenia. Tak się składa, że dzisiaj jest niedziela, ostatnia niedziela tego roku i Słowo Boże mówi nam dzisiaj o rodzinie. O rodzinie, która jest darem Pana Boga, która jest prawdziwym skarbem i zauważamy, że mamy powołania. Wielu z nas ma powołanie, aby być ojcem, aby być matką. Widzimy na świecie, że rodzina tak naprawdę jest cenną wartością, jest cennym darem. Wystarczy spojrzeć na oczy rozradowanych dzieci, które mają rodziców, na oczy rodziców, którzy cieszą się z dzieci, także troszczą się o ich przyszłość. I zauważamy dzisiaj, że ta niedziela jest w liturgii Kościoła niedzielą świętej rodziny. Jest to bardzo ważne przesłanie, ponieważ zauważamy fakt, że nasz Zbawiciel, nasz Pan Jezus Chrystus chciał przyjść, stać się człowiekiem i akurat narodzić się w rodzinie. W rodzinie, w której jest mama, w której jest opiekun i Pan Bóg wybiera taką drogę. I możemy zapytać dlaczego? Dlatego, że Bóg nam chce powiedzieć, rodzina jest wartością, rodzina jest cenna. Ale chodzi o to, bracia i siostry, abyśmy nie tylko przeżywali swoje szczęście w rodzinie, mamy, tata i dziecko, ale również chodzi o to, aby te rodziny były święte. I na czym polega ta świętość rodziny? Przede wszystkim Ewangelia ukazuje nam dziś fakt, że święta rodzina to taka, w której żyje Jezus Chrystus, w której żyje Bóg. I to jest najważniejsze. Bardzo chciałbym, aby wszyscy zapamiętalibyśmy to świadectwo. Obecność Pana Jezusa w rodzinie to jest gwarancją szczęścia, to jest gwarancją przebaczenia, to jest gwarancją miłosierdzia, a także duchowego wzrastania rodziny. I kiedy Chrystus żyje w rodzinie, tak naprawdę unikamy wielu niebezpieczeństw. Widzimy świadectwo Ewangelii, kiedy Chrystus jako małe dziecko przeżywał różne prześladowania, a jednak przeżył. Dzięki temu, że jego opiekun, święty Józef, był posłuszny natchnieniom Pana Boga, tym wiadomościom, które Bóg mu dawał. Także i Maryja jest posłuszna Bogu. Jej słowa, oto ja służebnica Pańska, niechżeś mi się stanie według słowa Twego, wyrażają to oddanie się Panu Bogu. Także dzisiaj w Ewangelii, kiedy czytamy, jak rodzice przynieśli Pana Jezusa do świątyni, aby ofiarować Panu Bogu. To też jest bardzo ważne przesłanie. Ofiarowanie swoich dzieci prowadzeniu Bożemu na drodze życia. I takie staranie, aby Bóg napełniał swą laską i dał dla tych dzieci, rodziców dobrą drogę w życiu. Nieważne, jakie to będzie powołanie, jaki będzie zawód, potrzebna jest obecność Pana Jezusa. Poza tym, kochani, wiemy, że najważniejszą w drodze naszej wiary jest Eucharystia. Dlaczego? Ponieważ to jest droga, którą Jezus przychodzi do naszego życia, do naszych rodzin. I dzisiaj, kochani, kiedy przeżywamy ostatni dzień naszego wspólnego roku, naszej wspólnej drogi, chciałbym Wam życzyć, aby wszystkie rodziny były napełnione obecnością Pana Jezusa. Aby wszystkie rodziny w nowym roku doświadczyły tego prowadzenia Bożego. I pamiętajmy, kochani, że to, co jest najważniejsze, kiedy czasami przychodzi może takie rozczarowanie, albo smutek, albo chwila słabości, kiedy czujemy, że czas nam umyka, że być może wszystkiego nie zdążamy, pamiętajmy, że czas należy do Pana Boga. Jemu oddajmy ten nowy rok, Jemu oddajmy nasze rodziny i życzę, aby Chrystus był z wami. Jezus mówi, kiedy jestem z wami, nie macie się czego obawiać. Więc do przodu, kochani, radości
i obecności Chrystusa w nowym roku.